Dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Kochani, kochani, jest godzina 14. Nie spodziewałem się, że zacznę tego vloga, ale zaczynam 14, tak? Jest równo 14? Bo to jest istotne. 14:47, także mam jeszcze 2 godziny. Mam jeszcze 2 godziny, słuchajcie, otóż dowiedzieliśmy się, znaczy plotki już chodziły od 2 dni, ale dzisiaj zadzwonił do nas nasz szpital Medicover i powiedział nam, że od tego momentu porody rodzinne są przywrócone. Naprawdę bardzo się cieszę. Szczerze powiem, że przyzwyczaiłem się do tego, że nie będzie mnie już przy porodzie, także jakoś to już przyjąłem i jakoś z tym żyłem. Aczkolwiek taka informacja jest dla mnie bardzo ważna, bardzo cudowna, ale jest kilka nakazów, które musimy zrobić i pierwsze z nich, dlatego sprawdzałem godzinę, ponieważ za 2 godziny równo muszę pojechać zbadać się na obecność koronawirusa w moim organizmie. Także będę robił ten test na COVID. Mam nadzieję, że nie jestem zarażony, że nie byłem zarażony, że nie mam tego wirusa w sobie i spokojnie będę mógł już tylko z Angeliką oczekiwać na czas, kiedy Angelika będzie rodzić, że spędzimy to razem. Dużo jest takich domysłów, że Angelika już urodziła, bo ostatnio jakiś tam film, który dodałem, przysporzyłam trochę wątpliwości. Nie, Angelika jeszcze nie urodziła, ale i bardzo dobrze. Chyba nasza córeczka po prostu poczekała na tatusia, wiedziała, że te rodzinne porody wrócą. Dlatego bardzo się cieszę, czekamy teraz na to, aż będę mógł, bo to jest 3 godziny od ostatniego posiłku. Jadłem tam 1,5 godziny temu, także jeszcze mam 1,5 godziny. Jedziemy na badania. Badanie, wyniki dostanę po 24 godzinach i już będę mógł na luzie tylko czekać na urodzenie córki, także na poród, na to, że tam będę. I się niesamowicie jaram, także zaczynamy tego vloga. Vloga, którego zaczynam od 15, chyba nigdy tak nie było. Widzimy się później. Zaczynamy tego vloga za 3, 2. Dobra, zacznijmy. Robię sobie porządki w szafce na książki i zobaczcie, ile ja już albumów mam, ile mam wspomnień. To jest z Wesołych Świąt, tak? Radosnych Świąt. Tu mamy z Angeliką. Wszystko to wam pokazywałem pojedynczo, więc pamiętacie te albumy. Tutaj Wakacje. Tutaj Andzia i Luka. Mam przecież jeszcze gdzieś Ciążowy. Tutaj mamy Madryt, Zakopane. Boże, myślałem, że to Aga. Rudy, złoty. Myślałem, że byłem wtedy blondynem, ale zobaczcie, jak bardzo się myliłem. Czy wy też mnie tak widzieliście, tak samo? Czy tylko ja byłem ślepy? To jest jak chyba gdzieś lecimy, znaczy na pewno gdzieś lecimy, ale nie pamiętam gdzie. My jak... Ja ci powiem, gdzie lecimy, pokaż. No dobrze, powiedz mi, gdzie tutaj lecimy? No to Włoch! Na pewno? Na Gamoniu, tak. To o to chodzi, zobacz. A, że to są Włochy? Tak. A możesz mi jeszcze jedno powiedzieć? Tak. Kiedy będę mógł wstawić to zdjęcie? Jak ja wstawię, Boże, zobacz, jaka pyza. A zobacz tutaj, pokażę ci, zobacz tutaj, o, ja myślę, że to Aga. Nie, to ja. No, wiem, że to ty, ale zobacz, jakie włosy. Takie jasne, masz jak Aga. A tu ja naprawdę byłem złoty? Okropny miałeś. Ale przecież wydawało mi się, że byłem blondynem. One były takie żółte. Ale później były ładne już. Nie, brzydkie. Ale zobacz, jaka buzia. Co, że jaka? To jest Oman. Ja pamiętam, że ja w tym Omanie wyglądałam tak grubo. Taka się czułam, wiesz? A nie jesteś, piękna jesteś. Nie, mi nie było źle. Co to za zdjęcie? To jest, jak wracaliśmy z Relefanta z randki. Tak, byliśmy najpierw, bo mi się pomyliło, ja myślałam, że to jest gender reveal, ale nie, to nie. Byliśmy na evencie Urban Decay i później poszliśmy sobie na kolację do The Relefanta. Codziennie praktycznie ktoś mnie pyta o kod zniżkowy, dlatego macie w opisie pod tym filmem linki. Macie minus 40 zł, także to co zawsze. Pamiętajcie, że jak wchodzicie w link, który jest w opisie, to generujecie swój indywidualny kod i tam wtedy on jest ważny przez 7 dni i macie zniżkę minus 40 zł na książki. A ja jeszcze, bo chyba nigdy wam nie pokazywałem, jak łatwo to robić. Pokazywałem wam albumy, jak już przychodziły. A zobaczcie, tak na szybko, macie fotoksiążka, fotoalbum, minibook. Wejdziemy sobie w fotoksiążkę, bo swoją drogą muszę teraz zamówić. Mam taki plan, żeby mamie coś zrobić na Dzień Matki. Także jak nie macie pomysłu na prezent na Dzień Matki, to oczywiście super pomysł. Zobaczcie, zrób fotoksiążkę, nic prostszego. Pyk, pyk, pyk. Wybieramy teraz szablon spośród miliarda szablonów. Ja na razie tylko losowo, później się zastanowię. O, prezent na dzień mamy, nawet mamy. Widzicie? Pyk. Tutaj wybieramy, zobaczcie, rozmiar, oprawa twarda, płótno, matowy, błyszczący. Ja wybiorę matowy, bo mi się bardziej podoba. Zrób fotoksiążkę. Z jakiego źródła chcesz pobrać zdjęcia do projektu? Zdjęcia możemy wrzucać z telefonu bezpośrednio, z komputera, z printu, z Facebooka, z Instagrama, z Google. Okej, ja mam jakiekolwiek, tak tylko dla spróbówki weźmiemy z mojego pulpitu i przechodzimy do tworzenia albumu. Zobaczcie, pierwsza strona i już możemy na przykład przenieść tą miniaturkę. To jest tylko dla przykładu, tak? Ja będę prawdopodobnie robił teraz na Dzień Mamy, także jeśli chcecie, to też zróbcie na Dzień Mamy. Myślę, że to jest super prezent. Zobaczcie, przerzucamy, ja tak robię, pyk. Tu na tym pasku macie zdjęcia, które dodałem do mojej bazy, którą będę używał do tworzenia albumu. Widzicie? Jakbyście dodali tutaj na przykład 30 zdjęć, to by było 30,
części zdjęć na tym pasku i wybieramy sobie tutaj okładka, jeśli wszystko jest ok. Oczywiście mówię, no to jest tylko przykład, nie zrobiłbym na dzień mamy takiego zdjęcia początkowego. Mam nadzieję, że wszystko Wam wytłumaczyłem, bo zawsze pokazywałem Wam te albumy, ale nigdy nie pokazywałem się, jak się je tworzy. Naprawdę bardzo łatwo, bardzo szybko. Pamiętajcie, kody zniżkowe minus 40 zł macie pod filmem, w sensie w opisie pod filmem. Klikacie, każdy generuje swój indywidualny kod, który jest ważny 7 dni. Wesołych zakupów, miłych zakupów. Pamiętajcie, jest to okazja, ja mam, widzicie, ile wspomnień, ale poza tym możemy to dać na dzień dziadka, na dzień mamy, który się zbliża, także jeśli synowie, córki, jeśli nie pamiętałyście, nie pamiętaliście, to macie teraz pomysł na prezent. Ja się z Wami żegnam, przebieram się znowu w golfik, bo lecimy do szpitala i nie dzieje się magia. Miłych zakupów, miłego dnia matki, świętujmy, bawmy się. Mam nadzieję, że już dzień mamy spędzę razem z moją mamą, a nie tylko tak internetowo. Jesteśmy już pod szpitalem i to co mama Andrzejki powiedziała, że chyba naprawdę nasza dzidzia czekała do tego momentu, żeby jej tatuś mógł pojawić się na porodówce, chociaż jest lęk, co? Andrzejka... Ja się strasznie teraz stresuję, że mogę zacząć rodzić w nocy, a tobie dopiero ten wynik przyjdzie jutro i nie pójdziesz za mną. Ale wiesz, to jest ze stresu. Pierwszy raz masz tak, że myślisz, że urodzisz w nocy. No. Że jakieś pojawiają się skurcze, ale to na pewno są skurcze takie, wiecie, stresowe. Tak, tak? To się tak nazywa? Tak. Przepowiadające? Tak. I one przepowiadają co? Poród. Cały czas. To już... są już skurcze przepowiadające? No już takie mam od jakiegoś czasu, dłuższego. I one cały czas przepowiadają, tylko nie wiedzą, kiedy ta przepowiednia tak, będzie. Nie wiedzą. W każdym razie jesteśmy już pod szpitalem. Mam jeszcze 5 minut dosłownie, żeby pojechać na badania. Pierwszy raz, odkąd jest ta cała afera z koronawirusem, wejdę do tego szpitala, bo cały czas to ja czekałem w samochodzie. Teraz Andrzejka na mnie czeka. Musisz od razu na wejściu zdezynfekować ręce. No to przecież stoi tam ta pani, nie? Tak. Mierzy mi gorączkę. Tak, mierzy ci temperaturę, założyć rękawiczki, maseczkę, nakleić naklejkę na siebie. Wizyta. I dalej... Widzicie, jak dziecko tłumaczy mi, co mam zrobić. Już powiedziałam Luce, co on ma powiedzieć, o co się zapytać. Wszystko ale wiem. Co jeszcze chciałam powiedzieć, że jest taka głupia sytuacja, że ten test jest tylko ważny, słuchajcie, 2 dni. Kosztuje to 600... Znaczy on jest ważny, 70... On kosztuje 600 ile? 680 zł i jest ważny 72 godziny. Tylko, że od czasu robienia, od momentu zrobienia testu, czyli za chwilę, a nie od momentu wyników. Tak, czyli jak przyjdzie nam wynik jutro, to już tylko... No właśnie musisz się o to zapytać wyniki konkretnie. Wyniki są po 24 godzinach, czyli, czyli jak 72 godziny obowiązuje cały ten test mój, tak. To czyli od momentu, jak przyjdą wyniki, mam 48 godzin na to, znaczy ty masz tak. Na to, żeby Andrzejka urodziła. Jeśli nie urodzi, to muszę znowu to powtarzać. Czyli ja myślę, że zrobimy 2 razy. Chociaż czyli do terminu, jeśli coś się wydarzy, że będzie to się przedłużane. Termin mamy za tydzień już. Jeśli to będzie przedłużane, to co 2 dni musimy wydawać 7 pak. No. No ale no to nic, no wcale nie to... musimy, bo znaczy, mogłabym pójść sama rodzić, ale po prostu chcemy, żebyś tu był. To jest tak naprawdę dla nas koszt zerowy, patrząc na to, że ty będziesz mógł być przy porodzie, to jest żaden koszt tak naprawdę, prawda? Super, naprawdę, już... Cudownie, że jest taka w ogóle możliwość, że możemy zapłacić, mieć ten test zrobiony i... Chociaż Boże, jak się okaże, pogodzeni. Że masz koronawirusa. Chociaż już byliśmy pogodzeni, nie? Ja dalej jestem pogodzona, ja dalej mogę iść sama rodzić, wiesz, tylko jednak bym chciała, żebyś też to przeżył. No właśnie. No, ale to właśnie o to chodzi, że ja jeszcze nie wiadomo, czy ja nie mam, bo oczywiście objawów? No nie mam objawów. Tego. No objawy. Jezu, Luka, przestań. No w każdym razie nie mam niczego, ale wiadomo, 80% ludzi przeżywa to bezobjawowo. Także zobaczymy. Idę badać się. No i co? I widzimy się na porodówce. Siku mi się chce. Czy ja wytrzymam? Możesz to szybko załatwić? Mogę. Jak tam? Jestem w stylówce tak jak ty. No jak tam po? Dobrze, ale no i ja miałem rację. Co? Nie miałem badań. Jakich badań? No nie miałem testu. Dlaczego? Od 8 do 11 można. Żartujesz. O nie. No dobra, no jutro na 8 rano jadę. Tak? Pani powiedziała mi, wszystko powiedziała, że czy ktoś mnie przysłał. No. Ja mówię, że nie, no po prostu, że samoistnie. Będę potrzebował twój numer jakiś ML. No i numer, co dalej? Numer pacjentki pewnie, tak? Poczekaj chwilkę. Halo? No właśnie on szedł do szpitala przed chwilą, nie ale wygonili. Teraz wygonili go. Jesteśmy pod szpitalem, dopiero jutro ma przyjechać. W każdym razie jutro masz być na jutro idę, wstaję rano, nie mogę jeść, nie mogę mieć zębów ani nic i o 8 rano muszę przyjechać. I tak sobie pomyślałam, że ten vlog będzie chyba przydatny dla kobiet, nie? Tak. W tym czasie jak to rozgrywać. Także od 8 do 11, bo tak. W tamtym też było, bo wpatrzyliśmy też inne miejsce, gdzie się pobiera. Mhm.
te badania i też 8-11. Tak? A nie było do 15 coś mówiłeś? Od 8 do 11, bo to chodzi o to, że kurier o godzinie 11 zabiera to wszystko i raz dziennie tylko. Okay. Także dopiero jutro o nie, no to zbada się... i 24 godziny, czyli musisz wytrzymać. Ja pierdolę. Dzisiaj nic nie robisz, odpoczywasz, chillujesz, słuchasz sobie reggae i czekasz na... Dobrze. Musisz wytrzymać, poczekaj, ile? Musisz poczekać z 12 godzin teraz, bo nie pamiętam, która jest godzina dokładnie, plus 24, 36 godzin musisz wytrzymać. Masakra. Witam w kolejnym dniu, słuchajcie, jest 7:30, jedziemy na badania, wczoraj nie wyszło. Pogoda jest deszczowa, pada szaro, burę. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś znak, że mam ten COVID. Mam nadzieję, że nie. Tak szczerze powiedziawszy, analizując cały ten czas, 2 miesiące, no to parę razy źle się czułem, parę razy średnio mi było, aczkolwiek nie wiem. No mam nadzieję, wiecie jak to jest. Jak się robi badania, to zaczyna wchodzić na banie, że a może jednak, także nie wiem. Jedziemy teraz na badania, jestem umówiony na 8:00. Podobno wchodzę pierwszy bez kolejki, ze względu na to, że Angelika rodzi lada dzień, więc bardzo się cieszę. No i odezwę się do Was po badaniu, powiem jak to wyglądało, bo chyba by mnie to ciekawiło, jakbym nie robił tego badania, to chyba by mnie to ciekawiło, jak to się odbywa. Także widzimy się po badaniu, trzymajcie mocno kciuki, no mam nadzieję, że będę przy swoim dziecku w czasie porodu. Naprawdę, mam szczerą taką nadzieję. Jestem po badaniach. Badania trwały, znaczy byłem w szpitalu z godziny, także troszeczkę długo. Zaraz Wam opowiem, jak to było, tylko pomyślałem sobie, że zadzwonię od razu do Angeliki, bo po co tłumaczyć dwa razy, prawda? Ona też jest ciekawa, jak to się robi. Miałem zadzwonić prosto po badaniach, więc dzwonimy. Dziesięć. Halo? No już jestem po. Jak? Znaczy spoko, ale straszne to jest. Ja myślałem, że to jest tak jak, że otwiera się buzię, że ona bierze wymaz ze śliny i to wszystko. Nie, tak myślałam. A to nie, a to jest takie, te też takie patyczki jak do uszu, tylko że długie, no to tak też myślałem. Ale ona na początku wsadziła mi tak do gardła głęboko, w sensie aż odruch wymiotny, nie wiem, gdzieś jak... No nie, ja bym zwymiotowała na pewno. Ale to jak po prostu, jak kiedyś pamiętam, jak mi migdałki pani liczyła, to tak mi się kojarzy z tym. I później, nie wiem, czy ten sam patyczek, czy nie, chyba drugą stroną, tak samo do nosa. No. Tylko nie do nosa tak normalnie, tak jak, że tak powiem, że my, tak jak my mamy dostęp, ludzie. Tylko no. w nozdrza, czyli tą dziurkę no. w dziurce. O nie. I na maksa, jakie to nieprzyjemne uczucie. Dlatego musisz urodzić w przeciągu 48 godzin, bo ja tam nie wracam. O Boże. Ale mówię ci na początku, że ja tak wiesz, ona mi wtyka. Ja... Już, no po prostu nie wiem, no ile mogła mi z 20... Ale coś, pani się śmiała, że to nieprzyjemne, czy raczej... No tak, mówiła, że bardzo nieprzyjemne, aczkolwiek na pewno w porównaniu do tego, co pana kobieta przeżyje, to jest okej. Okay. Tak powiedziała, ale tragedia, znaczy nie wiem co gorsze, bo tam odruch wymiotny, ale tutaj, no mówię, gdzieś mi mniej więcej tak jak się mówi, zatoki, może dalej nawet. Ja dzięki Bogu, ja wolę rodzić niż... Wolisz rodzić? Wolę rodzić, bo ja nie napisę czegoś takiego, ja bym zwymiotowała od razu. Ale wiesz, ja sobie wszedłem na lajciku, myślałem szybko, wiesz, ślinka pobraje, nie? To może być troszeczkę nieprzyjemne. Słuchajcie, jesteśmy w Ikei, znaczy w drodze do Ikei, właśnie ją widzę. Ale muszę powiedzieć, bo była taki wczoraj, jak otworzyli sklepy, no właśnie, chciałem to powiedzieć. Była taka wielka kolejka do Ikei. Bałem się, że bo w internecie krążyła taki filmik. I wczoraj powiedzieli, że ludziom się pokończyły meble. Przez koronawirusa. A dlaczego moja dziewczyna doszła do tego, dlaczego ja wczoraj były kolejki? Dlaczego. Były dlatego kolejki, że ludzie chcieli sobie już porobić balkony i ogrody wcześniej. A kto zrobił jeszcze wcześniej i pomyślał? Dokładnie, my już dawno mamy ogródek cały. Ale chodzi o to, że ludzie chcieli, no i przez to, że był koronawirus, byli tyle zamknięci, to stwierdzili, że od razu jak tylko otworzą, to wtedy pojadą. Tak. I sobie zrobią te balkony, bo jest ładna pogoda i w ogóle. I to było wczoraj. Tak, dzisiaj patrzymy, nie ma już kolejki. Dlaczego? Bo się ludzie przestraszyli tej kolejki w internecie i nie przyjechali. Ale czemu ja powiedziałem, że a mamy... Nie, jednak jest. Jest kolejka, ale niedużo. Powiedz mi, czemu powiedziałem, że zrobiliśmy ogródek, skoro idziemy właśnie po kwiatki do tego ogródka. Znaczy ogródek, balkon, kurde. Mamy wszystko, ale znalazłam, super są drzewka, słuchajcie. Znalazłam super, kolejne, uśmierćmy kolejne drzewka. Sztuczne. A dobra, Są sztuczne i wyglądają jak naturalne. Dobrze, to lepiej dla drzewek. Po co mamy
uśmiercać i płacić. Oczywiście. Chociaż przyznaj, że mamy na balkonie co w pelargonie. Tak. I żyją. I tak, że... Angelika mi ostatnio powiedziała, że o, usychają jej pelargonie. Mówię, kurde, niedawno kupiliśmy. Nie no, już mają 2 tygodnie. Także, tak? To było tak? Także u nas na balkonie kwiaty, jak są 2 tygodnie, to ja jest długo. Mi się wydawało, że chodź szybciej, żeby ludzie nie weszli. Kolejka! Ile osób w sklepie może być? Wie pan? Gdzie się zniosło wszyscy. Jest spoko. Dzień dobry. Dzień dobry. Talerze są zamknięte, rozumiem? Otwarte na górze. A, dobrze, to pędzę tam. Rączki właśnie. O. Dziękuję bardzo. Weź mi zdezynfekuj. Ale tu musisz 2 ręce. Aha, no tak. Halina robi schody i urodzi Wikej. Ostatnio robiliśmy. Trenuj. Miało być tylko po kwiatki. Miało być po kwiatki, ale ogarnęłam, że... Ale nie mamy noży, trzymam powiedz. Mamy noże, tylko złe. Słabe nie, już. Kilka powyrzucaliśmy, bo no się tak. Łamało. Więc bierzemy bardzo przydatne rzeczy, sam musisz to przyznać. Tak, chcieliśmy co? Noże i deski, tak? Tak. Brzmi przydatnie. Bo mieliśmy wejść na chwilę, a już teraz poduszki. 40 na 65, jest. Co to znaczy? No rozmiar, wymiar. O, te nie są fajne, bo śmierdzą pierzem. Kasi? Ale one są z pierza i śmierdzą pierzem? No naprawdę śmierdzą, przecież mieliśmy je i się pozbyliśmy. Śmierdzą strasznie, więc muszę takie wziąć. Te nie śmierdzą? Te nie śmierdzą, bo są takie, wiesz, wiem. Ale jakie? 441. 442. No aż tak dużo lampionów nie ma. Uważaj, żeby ci nie spadło. 400. No i to. Dobrze? Tak. Mamy na razie 2 do wyboru. Tu jest, zobaczcie, wszystko jest oczywiście sztuczne. Zobacz, i dobrze, lepiej dla drzewek. A Andrzejka tutaj insynuuje, że mamy mieć palmę na balkonie. No jeszcze nie wiem. Właśnie. Nie, na pewno nie. Brzydko to wygląda. Palmy nie, o to jest ładne. To mi się podoba. Zobaczcie, no to jest jak z cyrku jakiegoś. Wow, po prostu jak w gaju będziemy mieć, jak w jakimś gaju raju. Mam szybką zabawę dla widzów, odsuń się troszeczkę. Wybraliśmy jeszcze trochę, żeby no. Było wszystkie kwiaty, jest? Znaczy wszystkie sztuki. Palma odpada, wybraliśmy 2 sztuki z tych 3. I piszcie w komentarzach, które wybraliśmy. Piszcie w komentarzach, które wybraliśmy. 1, 2, 3. Wybraliśmy 2. Wybraliśmy 1, 2, 3. Który? Zabawa niezła, powiem ci. Co? Ja mogę powiedzieć tylko, że na pewno wybraliśmy... Dobra. Środkowy. Środkowy na pewno. I teraz który wybraliśmy? Numer 1 czy numer 3? I na pewno palma odpada. Palmę. Proszę, kochani. Srebrne, zdecydowanie. About to leave, already packing. Come with me. I'm not really asking. We'll get... zakończyliśmy w końcu zakupy. Jest cały samochód rzeczy. Ja się nie spodziewałam też, że tyle kupimy, ale kupiliśmy same potrzebne rzeczy tak naprawdę. Tak, nie? To prawda. Wbrew to pozorom prawda. To same potrzebne rzeczy. To prawda. Rozbrajam maseczki, wszystko. Chcę tylko jeszcze powiedzieć, żebyście nie psioczyli na moją Halinkę, że na przykład nie miała maseczki, gdyż po pierwsze ma szalik i w tych ujęciach prawdopodobnie, o ile przypominam, to nie miała go na buzi, ale po prostu się dusi, tak? Nie, ja słuchajcie, się teraz duszę w ogóle bez maseczki, a co dopiero jeszcze z maseczką albo szalikiem. Tak. W takim pomieszczeniach, więc tyle, ile więc mogła. Czasami muszę niestety być bez. Ty tak, tyle, ile mogła, była w tym szaliczku, a tyle, ile nie mogła, to zdejmowała po prostu. Dziękuję bardzo za oglądanie tego vloga. Mam nadzieję, że się podobało. Jutro, znaczy moje jutro, nie wiem, kiedy dostaniecie kolejnego vloga, ale moje jutro zaczynamy od wyników badań. To będzie ważne, co? Mamy nadzieję, że, dotrwamy tą noc. Wiesz, że przez to, że wyniki są tak blisko, to mam jakieś głupie wrażenie, że jestem zarażony? W sensie bez objawowo, ale że jestem. A czy na tych testach też ci wyjdą przeciwciała? Nie wiem. Że już byłeś, czy... A, no nie wiem, nie wiem. W każdym razie jutro rano, mija 24 godziny, chyba o godzinie 8.30 czy 9.00, zaczynam vloga z tworzeniem badań, nie wiem, czy ja będę musiał tam pojechać, czy w końcu oni będą do mnie dzwonić. Znaczy nie, na pewno pojadę tam, aczkolwiek wcześniej mogą do mnie zadzwonić, także wszystko się okaże na kolejnym vlogu. Trzymajcie bardzo kciuki, że nie jestem zarażony, bo chcę być przy porodzie. Chcę być naprawdę mocno przy porodzie, kiedy by on nie był, ile bym hajsu nie musiał wydać na to. Naprawdę, także widzimy się w kolejnych vlogach, trzymajcie kciuki, widzimy się w tym kolejnym vlogu, no i siemanera.